2, 1, akcja! Teraz! Przed nami sezon zimowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby nasze samochody miały dobre opony, były sprawne i aby przeszkody na drodze były widoczne. Codziennie odprowadzam dziecko do szkoły. Wiem, jak to ważne, aby moje dziecko i ja byliśmy na drodze widoczni. Do tego służą opaski odblaskowe. Noś odblaski, daj się zobaczyć, nie daj się zabić. Jesteśmy producentem urządzenia doskonalającego umiejętności prowadzenia samochodu, ale uważamy, że nawet najlepsze umiejętności nie uratują życia pieszego, który jest niewidoczny. Dlatego przyłączyliśmy się do akcji Noś odblaski w charakterze sponsora. Ta ostatnia scena, bałam się jej najbardziej, muszę przyznać, że im bliżej było kręcenia tej sceny, tym bardziej po prostu mój stres urosnął. De facto nie pamiętam z niej nic, bo byłam tak po prostu przerażona i po prostu wczułam się w tą rolę. Myślę, że wyszło to dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale starałam się poczuć tak, jak faktycznie matka czuje się, widząc swoje dziecko w takim stanie. I powiem szczerze, że nie jest to miłe uczucie. Teraz po tych kilku dniach, jak emocje już opadły, naprawdę myślę, że jestem zadowolona, że brałam udział w tym projekcie. Fajnie, że poznałam od kuchni to wszystko, jak wygląda właśnie kręcenie takich filmików, bo naprawdę jest to ciężka praca, chociaż tego nie widać, bo filmik trwa de facto 2 minuty z hakiem. Cześć. Jestem Basia i miałam okazję robić dokumentację fotograficzną na planie spotu. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w akcji, ponieważ myślę, że zrobiliśmy coś dobrego i pożytecznego i to jest fajne uczucie. I oprócz tego bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie praca ekip ratunkowych, strażaków, medyków, policji i wszystkich osób, które tak naprawdę na co dzień nas ratują. Gdyż cały plan był zaaranżowany bardzo realistycznie. Mam nadzieję, że będą mieli jak najmniej pracy, dlatego noście odblaski i uważajcie na siebie i na innych. Oliwka, czego się najbardziej bałaś? Najbardziej się bałam tego, jak to będzie wyglądać tego rana na policzku. A Sebastian? Jak mnie tata rozjedzie. I czegoś jeszcze? Jak mama na mnie krzyczała. Proszę! Nie! Oliwka, a najbardziej się podobało co? Mi się najbardziej podobało, jak siedziałam w radiowozie. Seba? Mi się najbardziej podobało, jak mnie malowali. A co dostaliście w nagrodę za udział w filmie? Pizzę. Coś jeszcze? I przejażdżkę Lexusem. Jakim Lexusem? Z 8-6. A widzisz, którym pokaż? Czerwonym. Bielskie Drogi jak zwykle w formie zrobiły niesamowity filmik o noszeniu odblasków. Pamiętajcie, jest to bardzo ważne, żebyśmy byli widoczni na drogach. Kręcąc ten materiał, chcieliśmy zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych. Na filmie wyraźnie widać, że dzieci nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Idą niewłaściwą stroną drogi, chłopiec idzie bez elementów odblaskowych. To w konsekwencji prowadzi do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Dlatego apelujemy do Państwa, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, przestrzegajmy zasad i przepisów ruchu drogowego, a po zmroku nośmy elementy odblaskowe. Nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie mamy taki prawny obowiązek, ale również w obszarze zabudowanym, w centrach miast i miejscowości, gdyż tam przede wszystkim dochodzi do zdarzeń drogowych i potrąceń pieszych. Pamiętajmy, nasze życie i zdrowie jest najważniejsze. Przygotowując scenariusz tego filmu, braliśmy pod uwagę nie tylko przepisy ruchu drogowego,
ale także ludzką naturę, co było niezwykle istotną kwestią. W filmie zaprezentowaliśmy bardzo prosty przykład. Dwójka dzieci wychodzi z autobusu, zaczynają podążać prawą stroną jezdni w stronę ścieżki, która prowadzi do ich domu. Dlaczego nie wybierają lewej strony? Otóż rodzice powinni nauczyć ich, że należy poruszać się lewą stroną jezdni. Jeżeli to zrobią, dzieci oczywiście będą poruszały się lewą stroną jezdni. Przejdą na drugą stronę, pokonają ten krótki dystans i z powrotem wrócą, żeby przejść ścieżką do domu. I tak będą robiły przez tydzień. Taka jest nasza natura, jesteśmy wygodni. Staramy się ułatwiać sobie pewne sprawy, czasami nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. I tak robią te dzieci. 7-8-letniemu dziecku najzwyczajniej w świecie nie chce się przechodzić na drugą stronę jezdni, iść tą lewą, po czym znowu wracać w miejscu, w którym tak, nie ma chodnika, nie ma pobocza, nie ma pasów, nie ma oświetlenia. Idzie najkrótszą możliwą drogą w stronę domu. I my taką sytuację właśnie pokazaliśmy, ponieważ takich sytuacji jest całe mnóstwo, takich miejsc jest mnóstwo. Dzieci w filmie popełniają kolejny błąd, jakim jest to, że poruszają się jeden koło drugiego, a nie jeden za drugim. Gdyby chłopiec pokazany na filmie miał na sobie odblaski, byłby z daleka widoczny przez kierowcę. Kierowca by go ominął, mógłby się nawet zatrzymać i zwrócić mu uwagę na to, że źle idą, że powinni iść lewą stroną, że powinni iść jeden za drugim. Nieważne. Ważne jest tym wszystkim to, że facet by go widział i by go najzwyczajniej w świecie nie rozjechał. I naszym głównym przesłaniem tego filmu jest to, by je nosić. Z uwagi na to, że nawiązaliśmy współpracę z redakcją Bielskie Drogi, nie jest to nasz ostatni projekt, dlatego śledźcie nas w internecie, w mediach społecznościowych i czekajcie na kolejny film, który razem przygotowujemy.